Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy oraz uczennice III Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej prowadzące projekt Bezinteresowność przeciw obojętności w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii zorganizowała koncert charytatywny dla Nikolki Kurpas, który odbył się 21 marca w Ośrodku Kultury w Brzeszczach. Nikolka urodziła się w 2007 roku jako wcześniak, przebywała w inkubatorze pod respiratorem. Doznała wylewu do mózgu i niedotlenienia. Od tamtej pory cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Jest osobą, która wymaga całodobowej opieki, wymaga pieniędzy, które są potrzebne na jej rehabilitację. Są to ogromne sumy pieniędzy. W jaki sposób, jeżeli możemy się przyczynić i pomóc, odciążyć troszeczkę rodzinę w tym, będzie nam naprawdę miło, jeżeli wszyscy chociaż przysłowiową złotówkę przyłożą do tego wielkiego tutaj charytatywnego celu. Widać, że to społeczność tworzy, lokalna tworzy to przedstawienie, ten spektakl. Wszystko jest bardzo spontaniczne, naturalne, liczne uczestnictwo. Jestem po prostu oczarowana, zachwycona. Świetny pomysł na dotarcie z pomocą taką dość spektakularną dla potrzebujących po prostu małej społeczności lokalnej. Wydaje mi się, że to ma wielki sens. Fantastyczna idea, która uczy też dzieci, młodzież i dorosłych takiego współodczuwania, empatii. Co, jak wiemy, empatia jest bardzo wielką cnotą w naszych czasach. Na deskach Ośrodka Kultury w Brzeszczach wystąpiły lokalne zespoły muzyczne, taneczne oraz artyści solowi.